Cześć tu Zuza, witajcie na książkowisku w kolejnym filmie. Przychodzę dzisiaj do Was z podsumowaniem czytelniczym sierpnia. Sierpień, słuchajcie, był ciekawym miesiącem, bo poza tym, że ogólnie no nie do końca dobrze idzie mi ostatnio czytanie książek albo nawet też słuchanie audiobooków, bo nawet tych audiobooków słucham ogólnie ostatnimi czasy niewiele. To mimo to sierpień okazał się miesiącem, gdzie miałam i wielkie zaskoczenia i książki, które mi się nie podobały i książki, które zdały test półki i książki, które nie zdały test półki, książki, wobec których mam mieszane odczucia. Także nawet mieliśmy, słuchajcie, kilka książek, które nie są fantastyką, więc no, jest to mi jeden wielki miszmasz wszystkiego. Bez zbędnego przedłużania zaczynajmy i zaczniemy sobie od książki, która w sierpniu była wybrana przez patronów, jako książka, którą czytaliśmy wspólnie i później omawialiśmy ją na wspólnym spotkaniu na Discordzie. I jest to, słuchajcie, książka Neuromart, neuromancer eh, Williama Gibsona. Um... No i słuchajcie, to jest książka, do której ja mam mieszane odczucia, bo z jednej strony były w niej momenty, które mnie bardzo mocno zaintrygowały, zaciekawiły i dały do myślenia. Z drugiej strony, ogólnie ten vibe tej książki i cały cyberpunk to nie jest coś, co mnie po prostu personalnie interesuje. I ja ogólnie nie czuję jakiejś chęci i zainteresowania, żeby zgłębiać temat cyberpunku i czytać więcej książek w tym podgatunku. To są po prostu wielkie. Jakieś tam personalne preferencje. Ja na przykład o wiele bardziej lubię czytać książki Postapo niż Cyberpunk. No przykładowo, tak? A ktoś może mieć zupełnie inaczej i może twierdzić, że Postapo jest po prostu beznadziejne. Więc no, pod tym względem ta książka po prostu nie trafiła do końca w moje gusta czytelnicze, ale i tak była bardzo ciekawym przeżyciem. Głównie dlatego, że słuchajcie, Gibson napisał tę książkę w 1984 roku, więc kupę czasu temu. I pisaliście mi chyba wy nawet w jakichś tam komentarzach, że Gibson, kiedy pisał tę książkę, to nie miał za bardzo żadnej styczności z komputerami. Nie siedział w informatyce, nie siedział w no, IT, powiedzmy, ale w sensie takim IT tamtych czasów. i jeżeli to jest prawda, to bardzo ciekawym i fascynującym jest to, w jaki wizjonerski i interesujący sposób umiał opisać takie rzeczy, jak na przykład założenie cyberprzestrzeni, jak założenie tego, co pomału zaczyna się już dziać w naszym świecie, czyli współistnienia ludzi w naszym rzeczywistym świecie oraz wirtualnej rzeczywistości i różnych rzeczy, które mogą się z tym wiązać. Więc jak na osobę, która nie miała styczności z komputerem, ponoć, no to naprawdę jest to super opisane i to wskazuje, tak mi się przynajmniej wydaje, na to, że Gibson no, musiał być po prostu mężczyzną o tęgim umyśle i mężczyzną, który umiał analizować i dochodzić do pewnych takich daleko idących wniosków. No mimo, że nie żył w jakiejś tam powiedzmy rzeczywistości, tak, bo myślę, że taką książkę wiecie, o wiele łatwiej byłoby napisać teraz, kiedy dla nas no takie koncepty, które są zawarte w Neuromancerze nie byłyby niczym jakimś szokującym, nowym, takim dającym jakoś strasznie głęboko do myślenia, bo my po prostu praktycznie żyjemy już na granicy tego, co po części było ukazane w tej książce. Natomiast ogólnie ta książka, no nie będziemy tu wchodzić w jakieś mega głębokie szczegóły, ale w tej książce mamy naszego głównego bohatera, który kiedyś był, uproszczając, powiedzmy, takim kowbojem cyberprzestrzeni. On... Tak się nazywali, i zrobił coś bardzo niefajnego, co spowodowało, że został zbanowany z tej cyberprzestrzeni. No i dla niego, no to, to była po prostu straszna rzecz, bo założenie tego, że można istnieć tylko w swoim ludzkim ciele, bez istnienia również tej cyberprzestrzeni, no to było coś okropnego w tej książce. I swoją drogą jest to koncept, który, no też nawet teraz jest omawiany, że w przyszłości tak faktycznie może być, że ludzie będą mieli, w cyberprzestrzeni, jakieś tam aktywne życie i to życie tylko tu u nas, w prawdziwym świecie, to będzie za mało, to będzie tylko część życia, które ludzie będą toczyć. Więc, no, dla niego to, że został odcięty, jest okropne, i po prostu gdzieś tam na początku tej historii dostaje od pewnego innego mężczyzny pewną ofertę nie do odrzucenia, która, zrobienia pewnego, powiedzmy, przekrętu nie do odrzucenia, która, jeżeli się powiedzie, to po prostu on Zyska dostęp do tej cyberprzestrzeni, więc, jakby dla niego, jest to gra warta świeczki, mimo że to, co on ma zrobić, jest uważane za praktycznie, że prawie, że niemożliwe. I słuchajcie, jedna taka rzecz, która mi się nasuwała przez cały czas czytania tej książki, to to, że chyba twórcy Matrixa bardzo mocno się tą książką inspirowali, bo dosłownie jak słuchałam i czytałam, bo słuchałam tej książki też w audiobooku, więc jak słuchałam i czytałam fragmenty tej książki, to wybitnie miałam wrażenie, że wręcz wyobrażałam sobie jakieś tam części Matrixa, kiedy ten film właśnie odbywał się w wirtualnej rzeczywistości i działy się różne rzeczy. Także ciekawa jestem bardzo, czy Matrix po części jakoś tam był oparty na tych konceptach z Neuromancera. Natomiast słuchajcie, nie wiem, czy będę kontynuować te trylogię. Słyszałam już od patronów, którzy po tomie pierwszym od razu przeskoczyli do tomu drugiego, że podobno tom drugi jest lepszy i jest też lepiej napisany, i po prostu bardziej im się nawet podobał niż tom pierwszy. Ja, jeżeli chodzi ogólnie o sposób pisania Gibsona, to nie był to mój ulubiony sposób pisania. Te informacje były podawane momentami w sposób, Trochę suchy, a momentami w sposób bardzo taki szybki, jedna po drugiej. No i też tutaj warto na pewno zaznaczyć, że Gibson nie wyjaśnia za wiele w książce, tylko daje nam różnego rodzaju terminologię i to, jak ten świat wygląda, po prostu. No, my jesteśmy po prostu wrzuceni w ten świat i musimy się jakoś tego domyślić. I wszystkich tych rzeczy z cyberprzestrzenią też musimy się domyślić. I ja tutaj nie będę oszukiwać, przyznaję się bez bicia, że niektóre rzeczy po prostu sobie sprawdziłam w internecie, takie jak na przykład lód, bo ja nie wiedziałam, co to jest lód, teraz już wiem. Natomiast no to, że na samym początku słuchania tej książki sprawdziłam sobie w internecie, co to właściwie jest, pomogło mi też w zrozumieniu tej książki, bo inaczej no to wiecie, oni by tam mówili lud, 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 a ja bym nie wiedziała o co chodzi, albo musiałabym się później z kontekstu domyślać, więc na pewno to sprawdzenie mi pomogło. Um, uważam, że nie ma w tym nic jakiegoś, wiecie, zawstydzającego, że się jakieś rzeczy sprawdza, których się w książce nie zrozumiało albo nie wie, bo po prostu jeżeli się rozumie to, co się czyta, no to ma się więcej fanów z jakiejś tam książki. Natomiast no mówię, książka, mieszane opinie, raczej testu Półki nie zdaję, nie będę sobie kupowała tej książki na swoje własne półki, bo też nie wiem, szczerze mówiąc, czy kiedykolwiek chciałabym do niej jeszcze wrócić. A mówię, kwestia przeczytania czy tam przesłuchania drugiego tomu, na chwilę obecną wisi sobie gdzieś tam weterze. No i zobaczymy w przyszłości. Myślę, znaczy, że jak będę miała. Jeżeli będę miała taki moment, gdzie będę miała więcej wolnego czasu i nie będę miała jakichś takich książek top priorytetowych, to. To czemu nie? Wiecie, nawet przesłuchać sobie ją gdzieś tam w jeden, dwa dni, to nie są książki jakieś mega długie, ale, ale nie zobowiązuje się i nie obiecuje. No dobra, słuchajcie, druga książka to jest książka, która niestety również nie zdaje mojego testu półki i wydaje mi się, że po części jest to spowodowane tym, że... Po części jest to książka, która została napisana w sposób, który jest nie dla mnie, a po części ja też czuję się na nią trochę za stara. Mianowicie jest to Strzały Królowej Mercedes Lucky i y y jest to książka, którą wylosowałam z Czary Patronów do przeczytania. Już jakiś czas temu, tylko ja zapomniałam, słuchajcie, o niej powiedzieć w poprzednich filmach, więc dorzucam ją do tego podsumowania teraz, żeby również o niej tutaj otwarcie powiedzieć. Ja po prostu zapomniałam jakoś, tak nie wiem, że ją przeczytałam i zapomniałam o niej wspomnieć. Natomiast jeżeli chodzi o tę książkę, ona finalnie mi się nie spodobała na tyle, żeby kontynuować tę serię i kontynuować w ogóle całą tę ogromną ilość książek, które Laki napisała. A to, co mi się w tej książce głównie nie spodobało, to jest to, że ja cały czas nie potrafiłam wyczuć, czy ta książka jest napisana dla dzieci, czy ta książka jest napisana dla dorosłych, dlatego że niektóre wyrażenia, niektóre, wyrażenia, niektóre zdarzenia i niektóre opisy były zrobione w taki sposób, Wybitnie, według mnie, przynajmniej dla dorosłych, niektóre tematy poruszane w tej książce też były wybitnie dla dorosłych, natomiast jednocześnie duża część tej książki była napisana bardzo infantylnym, według mnie, językiem. W sensie infantylnym, nie w takim negatywnym znaczeniu tego słowa, tylko w takim znaczeniu, że no jest to skierowane do młodego czytelnika, który ma, nie wiem, na przykład 13 lat. I ja w takich książkach się ogólnie nie odnajduję. Wiem, że jest sporo osób, które czytają książki i dla młodzieży i dla dorosłych i dla nastolatków ja w książkach stricte takich dla młodzieży wiecie tam 13, 14 15 lat, ja się nie odnajduję w takich książkach, one już do mnie gdzieś nie trafiają i wydaje mi się, że też dlatego ta książka nie do końca gdzieś tam mi się spodobała natomiast ogólnie sama książka jest o młodej dziewczynce, która bardzo upraszczając wyrywa się z pewnego okropnego miejsca w którym żyła, no i wyrusza w wielką swoją życiową przygodę po to, żeby zostać taką specjalną osobą w straży przybocznej przyszłej królowej. I śledzimy jej, najpierw jej drogę do tego, jak ona no w ogóle trafia w to miejsce, później jej szkolenie i no działa się tam sporo rzeczy, które może jakbym była młodsza i przeczytała tę książkę, to by mi się podobały, ale na dzień dzisiejszy no nie do końca gdzieś tam do mnie przemawiały i tak jak mówię, niektóre Zdarzenia, albo to, jak zachowały się jakieś postacie, były po prostu bardzo poważne i takie, no, dla dorosłych, a później mieliśmy jakieś infantylne dialogi, albo infantylne zachowania bohaterów, i no, mnie to po prostu nie grało. Totalnie rozumiem, dlaczego komuś może się coś takiego, taka książka podobać, i ten styl, i taka trochę baśniowość, trochę taka uczucie takiej starodawnej historii, natomiast, no, to po prostu nie było dla mnie. Kolejną książką, którą tutaj mam, i to jest, słuchajcie, największe, zaskoczenie tego miesiąca, znaczy poprzedniego miesiąca i jest to książka, którą ja szczerze polecam. Ta książka jak najbardziej zdała mój test półki. Kiedyś, kiedy już ogarnę się z życiem i innymi sprawami, to zakupię ją sobie na półkę. Problem tylko mam z nią taki, że okładki tej serii, one są w ogóle w ogóle nie reprezentatywne do tego o czym ta seria jest i mówię tutaj o Dark Fever autorstwa Karen Marie Moning. Jest to pierwsza część dłuższej serii na Składają się tam różne trylogie, i jakieś takie poboczne książki. Ja do końca nie wiem, natomiast wiem, że to jest trochę. Taka historia jak z Dresdenem, gdzie mamy, wiecie, akta czegoś tam i ciągnie się ta historia przez wiele tomów. No i słuchajcie, z samej okładki, no to ja wchodząc w tę książkę, myślałam, że to będzie jakiś romans dark fantasy. Dosłownie tak myślałam, że to będzie romans między bohaterką i bohaterem, z jakimś tam, wiecie, różnymi brocznymi rzeczami dziejącymi się naokoło. I w sumie muszę powiedzieć, że tego tej książki oczekiwałam, bo ja wzięłam sobie tę książkę jako taki, no, Nazwijmy to odmóżdzacz do przeczytania. Natomiast słuchajcie, jakie było moje zdziwienie? Kiedy się okazało, że to w ogóle nie jest o tym? Ta książka w ogóle nie jest romazem, romansem Dark Fantasy, ona w ogóle nie jest romansem. W pierwszym tomie w ogóle nie ma żadnego romansu i. Jakby to powiedzieć, no, jest myślę jakaś tam szansa, że nasza główna bohaterka będzie w którymś momencie w jakiejś relacji romantycznej, ale muszę powiedzieć, że ta książka bardzo blisko przypominała mi, słuchajcie, akta Dresdena. I to był dla mnie szok kompletny. I muszę powiedzieć, że niektóre elementy, niektóre zagrywki w tej książce wybitnie były wręcz wyciągnięte z aktu Dresdena. I teraz tak. Ta książka ogólnie jest o młodej dziewczynie. Która straciła siostrę. Jej siostra została zamordowana w Dublinie. No i na samym początku tej historii, nasza bohaterka otrzymuje pewną wskazówkę, która ma szansę popchnąć śledztwo, które jakby stanęło w martwym punkcie. Ma szansę popchnąć to śledztwo do przodu, więc ona zdecyduje się postawić wszystko na jedną kartę, wyrusza wbrew jakby woli jej rodziców też do Dublina, no i tam stara się rozwikłać tę historię, bo ta śmierć, Śmierć jej siostry jest bardzo skomplikowana, i policja nie wie, jak do tego podejść, więc ta, no mówię to, to śledztwo stanęło w martwym punkcie, wszyscy jakby trochę je olewają, no i ona musi zacząć działać trochę na własną rękę. I jest to świat, w którym istnieją fej. Mamy fej mroczne i fej jasne, ale to nie jest tak, że jedne są dobre, a jedne są złe. Ogólnie całe to założenie fej tego świata bazuje na tych takich staroangielskich, staroirlandzkich, wręcz. Okrutnych fej, które traktują ludzi jak zabawki, które traktują ludzi jak przedmioty, jak niewolników i no nie ma w nich po prostu nic ludzkiego. To jest oddzielny gatunek, który w łańcuchu żywieniowym stoi zdecydowanie wyżej od człowieka. No więc mamy tutaj ten element nadnaturalny. No i nasza bohaterka oczywiście bardzo szybko zostaje wplątana w ten świat. No bo. Jak łatwo się domyślić, jak w książkach tego typu, okazuje się, że ma ona jakieś powiązania z tym światem, z których no nie zdawała sobie sprawy. No i śledztwo w sprawie jej siostry przybiera bardzo mroczny obrót. I słuchajcie, to jest głównie właśnie o tym historia, o rozwiązywaniu tej sprawy, morderstwa jej siostry, dochodzenia do różnych rzeczy, które jakby na które otwiera się ta historia. To absolutnie nie jest romans, gdzie bohater, prawda, gdzieś tam cały czas podrywa i romansuje naszą główną bohaterkę w ogóle, w ogóle to nie jest coś takiego i to co powiedziałam wcześniej, że jest szansa, że nasza bohaterka kiedyś będzie miała jakąś relację, to nawet to słuchajcie, przypomina mi sposób prowadzenia relacji w Dresdenie, no bo Dresden przez te wszystkie tam paręnaście tomów też był w kilku przynajmniej relacjach bardziej albo mniej poważnych, był w jednej takiej naprawdę poważnej relacji romantycznej no ale nikt by chyba nie powiedział że Dresden to jest romans dark Fan Fantasy, prawda? To był jest po prostu koleś, który przy okazji robienia, rozwiązywania śledztwa i innych rzeczy m, wszedł w relację romantyczną z kimś. I wydaje mi się, że tutaj będzie bardzo podobnie i słuchajcie, dlaczego ja mam takie mocne skojarzenia z Dresdenem? Dlatego, że te fej, które ukazane są w Dark Fever, to są fej, które ukazane są w praktycznie prawie, że taki sam sposób jak fej dresdenowe. Tylko, że tutaj mamy, no, mamy Dublin i mamy y, młodą, główną bohaterkę, która nagle musi poradzić sobie jakoś w tym świecie. Także ja byłam słuchajcie, mega zaskoczona tą książką. Ona mi się bardzo podobała. Jak najbardziej będę kontynuować y, kolejne tomy. Na chwilę obecną w w Polsce ukazały się trzy, ale ogólnie tych tomów z całej tej dużej serii jest na rynku więcej. I jeżeli dobrze zrozumiałam, to one nie wszystkie są o tej naszej głównej bohaterce. Część tomów jest o bohaterach pobocznych albo o bohaterach, którzy pojawią się gdzieś tam w kolejnych tomach. Także, no, dla mnie, słuchajcie, ta książka była świetna. Świetna. Szkoda, że ma taką okładkę, bo myślę, że sporo osób pominie tę książkę z samego faktu, jaka jest okładka i jaki jest jej tytuł. Bo uważam, że i jedno, i drugie nie jest w ogóle reprezentatywne do tego czym ta książka jest. No dobra, słuchajcie, kolejną książką na tej liście i teraz przejdziemy sobie do kilku książek, albo nie, wiecie co? Zrobimy inaczej. Najpierw powiemy o wszystkich książkach fantastycznych, a później o tych niefantastycznych, bo ci z was, którzy są tylko fantastyką zainteresowani, będą mogli sobie już wyłączyć ten film. Więc ostatnią książką fantastyczną, o której chcę powiedzieć, są dzieci Diuny Franka Herberta. Jest to trzeci tom Kronik Diuny. No i muszę powiedzieć, że na chwilę obecną jest to tom, który podobał mi się najmniej, ale jednocześnie podobał mi się, więc to nie jest tak, że ten tom nie zdaje testu półki, on również zdaje test półki, ale gdybym miała, wiecie, segregować te tomy jeden na miejsce pierwsze, drugie, trzecie, no to ten byłby na trzecim miejscu, no i tutaj mogę już też zdradzić, że czytam już, a właściwie słucham już tomu czwartego i tą czwartą mi się na maksa podoba, więc to nie jest tak, że powiedzmy te tomy idą, wiecie, równią pochyłą w dół, tylko tom czwarty chyba jest szansa, że może być w ogóle moim ulubionym. Natomiast, jeżeli chodzi o ten tom trzeci, no, to oczywiście nie będziemy wchodzić w spoilery, ale dla osób, które przeczytały ten tom, mogę dać takie bezspoilerowe wskazówki. No więc, po pierwsze. Yy... Uważam, że bycie dziećmi diony jest absolutnie stuprocentowo przesrane, i w tym tomie bardzo fajnie było ukazane to, że dzieci diony to nie są tacy zwykli ludzie, jak inni ludzie. Tutaj było to naprawdę już widać, że to jest, no jakby, to nie jest inny gatunek, ale z mojego punktu widzenia, no to można by już, wydaje mi się, te dzieci diony podciągnąć właściwie pod inny rodzaj człowieka. Druga rzecz, to co dzieje się z naszą pewną bardzo ważną dorosłą, Rosłą już na chwilę obecną bohaterką i pewną postacią, która siedzi w jej głowie. To było w ogóle. Co tam się, co tam się zadziało? W ogóle to mnie tak zaskoczyło, tak się tego tak nie spodziewałam, więc to mi się też bardzo podobało. No i prowadzi to w pewne. No takie nieprzyjemne, mroczne w sumie odmęty. No i trzecia rzecz, że to, co zadziało się na sam koniec tego tomu. I to, co zadziało się na sam koniec, i co prowadzi do tego, co będzie głównym tematem tomu czwartego, no to to w ogóle rozsadziło mi mózg. W ogóle jakby jak zaczęłam, jak to czytałam, to miałam wrażenie, że siedzę na jakimś roller bez trzymanki i lecimy po prostu w jakąś ciemną dziurę, ja nie wiem, co się dzieje, ale bardzo, bardzo mi się to podobało. W sensie to wszystko było. Uczucia pozytywne. I chociaż wymieniam tutaj te rzeczy, które mi się podobały, no to ogólnie w tym tomie były też pewne momenty, które mnie troszeczkę nudziły, w takim znaczeniu, że nie byłam za bardzo zainteresowana tą częścią historii, więc no. Jakby okej, okay, szłam przez tę historię, ale to nie było coś, co gdzieś tam mnie faktycznie wciągnęło, że miałam jakieś głębsze przemyślenia. Było też trochę takich momentów, które mi się dłużyły. No i ogólnie po prostu sama historia naszych bohaterów i to, co się działo, to nie były moje ulubione wydarzenia. Do tej pory z, z tych wszystkich trzech tomów. Natomiast ogólnie no, historia nadal jest świetna. Mówię, tom czwarty już się odbił od tej równi pochyłej w dół i na chwilę obecną bardzo mi się podoba. No dobra, to teraz przejdziemy sobie jeszcze do kilku książek niefantastycznych, o których chcę powiedzieć. Więc jeżeli one Was nie interesują, to będą książki, słuchajcie, związane, no takie romantyczne książki. Więc jeżeli to Was nie interesuje, to już możecie papa i do zobaczenia w kolejnym filmie. Natomiast słuchajcie kolejną, całą trylogią, którą przesłuchałam sobie w audiobookach, w ramach słuchania jakiejś takiej luźnej serii, gdzie po prostu będę mogła, mój mózg będzie mógł odpocząć. Ja się nie spodziewałam praktycznie nic od tej serii, chciałam sobie po prostu posłuchać czegoś luźnego. Jest seria, jest trylogia autorstwa Mony Kasten, czyli Save You, Save Me i Save Us. I ja słuchajcie, przesłuchałam te książki, dlatego że na, na jednej z platform, nie pamiętam której teraz, niedawno Ukazał się serial na podstawie tych książek. I słuchajcie, ten pierwszy sezon tego serialu mi się bardzo spodobał. Mimo, że to jest serial o nastolatkach chodzących do prywatnej szkoły i romansie pomiędzy naszą główną bohaterką, która jest z biednej rodziny i idzie na stypendium do tej szkoły, a oczywiście najbogatszym chłopakiem w szkole, który jest numerem jeden najpopularniejszym i takim Badbojem, to słuchajcie, mi się ten serial spodobał. No nie wiem, nie będę tu kłamać, no spodobał mi się i dlatego. Właśnie sięgnęłam po książki. No i książki, słuchajcie, ja nie mam tutaj za wiele do powiedzenia. Poza tym, że ogólnie podobały mi się te książki, były w nim mm, kilka, kilka takich rzeczy, które, mm, no tak, które były dla mnie niesmaczne. I jedna rzecz, która dla mnie była niesmaczna i nieakceptowalna, to był romans uczennicy z nauczycielem, który był ukazany w pozytywnym świetle. I tam próbowali oni w tych książkach, znaczy autorka próbowała w tych książkach ograć ten romans, że mm, ta uczennica tego liceum, ten nauczyciel spotkali się kiedyś w życiu prywatnym nie na terenie szkolnym i jakby tak dalej ale to nie zmienia faktu że osoba która była nieletnia albo ledwo co pełnoletnia bo ja nie pamiętam teraz czy ta bohaterka miała 17 czy 18 lat czy ileś spotykała się z osobą która jest parę lat parę ładnych lat starsza i dla mnie samo to jest bardzo już takie i i mi się taki motyw nigdy nie podoba w książkach więc to mi się mega nie podobało ale to nie była główna relacja tej książki, tylko relacja tam poboczna, która wprowadzała dodatkową dramę do życia naszych głównych bohaterów. Natomiast nasza główna relacja bardzo mi się podobała, i też było dosyć dużo w tych książkach takich pozytywnych elementów, czyli różne elementy relacji romantycznych były ukazane nie w toksyczny sposób. Tak jak niestety czasem książki mają to w zwyczaju, że jako coś romantycznego albo seksownego i tak ukazują toksyczne zachowania. I ja niekoniecznie jestem zdania, że książki mają nas edukować wiecie, przez to, co czytamy, ale wydaje mi się jednocześnie, że kiedy jest się młodą osobą i czyta się jakieś książki, to utrwala się jakieś tam wzorce, powiedzmy, toksyczne, jako na przykład coś, co powinno być uważane za seksy. To jest taki wniosek, który ja wynoszę z. Ze mnie dorastającej w latach 90. i wczesnych 2000., kiedy taka toksyna była serwowana i w serialach, i w filmach, i w książkach, na lewo i prawo. I ja teraz już jestem dorosłą osobą, która, no mam nadzieję, jest dosyć rozsądna, ale kiedy byłam młodsza, no to pamiętam jakieś takie moje przemyślenia z tamtego czasu i wiem, że niektóre rzeczy, które teraz wiem, że są toksyczne i są absolutnie nieakceptowalne w zdrowej relacji między dwójką kochających się ludzi, wtedy pamiętam, że że uważałam za cool takie zachowania albo jakieś takie romantyczne albo sexy czy coś takiego no na szczęście zmądrzałam z czasem i to mi przeszło, ale jakby pomijając cały ten długi wywód, o co mi chodzi chodzi mi o to, że w tych książkach poza to relacją y, uczennica, y, wiecie, uczennica-nauczyciel, no to poza tym nie było za bardzo tego typu elementów y, i przyjemnie mi się te, książkę czyta, te książki czytało, także jeżeli ktoś lubi tego typu książki, no to uważam, że one są warte zainteresowania się. Y, no i ostatnią książką na dzisiaj, słuchajcie, coś, co y, zaszokowało w ogóle moje patronki, kiedy zobaczyły, że ja to czytam i po prostu pospadały z krzeseł, y, jest to, słuchajcie, książka Icebreaker, autorstwa Hanny Grace y, y i słuchajcie, ja sięgnęłam po tę książkę też w ramach odmurzacza i w ramach tego, że po prostu byłam ciekawa, bo gdzieś tam było o niej i za granicą dość głośno i w Polsce dość głośno i po prostu stwierdziłam, że a dobra, spróbuję sobie, teraz nie mam głowy na słuchanie i czytanie jakichś książek, wiecie, gdzie ro rozkminiam koncepty o świecie i o społeczności i o ludzkości i o wszystkim, no i Spróbowałam, stwierdziłam, że dobra, jak mi się po 15 stronach nie spodoba, no to Bajo, odkładam, nic się wielkiego nie stało. No i słuchajcie, ta książka mi się bardzo spodobała. To jest Erotyk, to jest jednotomówka Erotyk. To znaczy, ona jest chyba sprzedawana jako romans, ale ja uważam, że zdecydowanie należy ją zakwalifikować jako erotyk, dlatego że tam sceny erotyczne są w bardzo długi, wielostronicowy sposób opisane. no Seks się dzieje na stronie, więc no to nie jest romans jako tako dokładno to jest jakby romans z zarotykiem. No i tutaj mamy y, młodą dziewczynę i mamy romans między młodą dziewczyną i chłopakiem. Oni są na uniwersytecie. Ona jest łyżwiarką, on jest hokeistą. No i dzieją się jakieś tam różne rzeczy, że w którymś momencie muszą zacząć dzielić lodowisko. No i mamy tutaj taki powiedzmy ala enemies to lovers. Natomiast to enemies polega głównie na tym, że to ta dziewczyna nienawidzi tego chłopaka, dlatego że Linii hokeistów, że lodowisko, że oni zajmują lodowisko łyżwiarzy, przez co łyżwiarze nie mogą się przygotowywać do bardzo ważnych zawodów. No a wiadomo, że w USA, kiedy mówimy o um, zawodach i o sporcie na poziomie um, uniwersytetu, no to mówimy o ludziach, którzy przez ten uniwersytecki sport mają szansę stać się profesjonalistami. Więc dla niej to jest ważne. To jest jakby wyższy level niż w Polsce i to działa troszeczkę inaczej. Um, natomiast ten chłopak nie ma nic do tak naprawdę, więc to wiecie, to nie jest takie prawdziwe enemizm, że oni się oboje nawzajem nienawidzą, no ale muszą pokonać jakieś tam niezrozumienie i problemy i tak dalej, zanim stwierdzą, że chcą być razem. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o warstwę erotyczną, nie mam tutaj za wiele do powiedzenia, poza tym, że no sceny były opisane bardzo dokładnie, może tak, bardzo opisowo, natomiast według mnie nie były cringeowe. Ja wiem, że każdy ma inny level cringe'u i każdego cringeować będzie co innego. Mnie one nie cringeowały, uważam, że były ok. To nie jest ulubiona moja rzecz do czytania w książkach, ale o tyle, o ile w niektórych książkach mam ten cringe i nie mogę tego czytać po prostu, to tutaj po prostu przeszłam przez tę stronę i było luz. Natomiast, co jest bardzo dużym plusem tej książki, to że tutaj mamy duży nacisk na formowanie zdrowej relacji, na akceptację drugiej osoby, na komunikację te postacie się ze sobą komunikują, one ze sobą rozmawiają, mówią sobie o swoich problemach i nie mamy tutaj tego takiego głupiego zagrania, który w wielu książkach w przeszłości był używany, że on coś myśli, ona myśli coś innego, ale ze sobą nie pogadają i jest przez to drama. Ja bardzo nie lubię takich zachowań zarówno w książkach, jak i w życiu prawdziwym, więc doceniłam zdecydowanie, że w tej książce tego nie było. I w ogóle wzorce takie relacji młodych ludzi, to znaczy relacje Dorosłych ludzi, którzy są młodymi, dorosłymi i jeszcze na tym uniwersytecie już jakby wchodzą w tą dorosłość. Uważam, że były naprawdę, naprawdę fajnie ukazane. Także jeżeli lubicie czytać erotyki, no to ja ze swojej strony polecam. Uważam, że to była bardzo fajna pozycja. Jedną rzecz, tylko warto zaznaczyć, że ja przeczytałam tę książkę na Kindlu w polskim tłumaczeniu, i uważam, że ona było ok. Wiem, że niektórym się to tłumaczenie nie podoba, natomiast dla mnie ono było. W porządku. Nie czułam jakichś dziwnych, no nie, nie czułam się dziwnie czytając to polskie tłumaczenie. Natomiast audiobook jest absolutnie fatalny. To jest chyba najgorszy audiobook, jakiego próbowałam słuchać w życiu, bo słuchajcie, jak wciągnęłam się, zaczęłam czytać tę książkę w, na Kindle i wciągnęłam się w nią całkiem. I później chciałam sobie pójść zrobić obiad, więc stwierdziłam, że dobra, to na ten tam któryś rozdział przełączę się na audiobooka, a później wrócę sobie do Kindla. No i słuchajcie, ja po pięciu minutach musiałam wyłączyć tego audiobooka, po prostu tego się nie dało słuchać to mamy tam dwójkę lektorów i o tyle o ile mężczyzna czyta jeszcze w miarę OK to kobieta to co jak czyta tego audiobooka to po prostu no ja nie mogłam nie mogłam miałam takie Poczucie cringe'u, i po prostu aż mnie skręcało, jak słuchałam tego audiobooka. Uważam, że to jest fatalnie, fatalnie przeczytany audiobook. No, bardzo mi przykro, jeżeli ta informacja dotrze kiedyś do osób, które nagrywały tego audiobooka w jakiś dziwny sposób, w co wątpię, ale no niestety, no, takie były moje wrażenia. Ja tego audiobooka stuprocentowo nie polecam. Uważam, że takie aktorskie odgrywanie tego typu książek po prostu, no po prostu nie. I polecam. Wam po prostu wersję papierową albo wersję e-bookową. No dobra, słuchajcie, to już będzie wszystko na dzisiaj. Trochę się rozgadałam o tych wszystkich książkach. Mam nadzieję, że im dalej w końcówkę roku, tym czytelniczo będzie mi szło lepiej. Mam nadzieję, że wszystko w moim prywatnym życiu się uspokoi i będę miała więcej czasu na czytanie. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście tutaj ze mną, że oglądacie moje filmy, że komentujecie. To jest naprawdę bardzo miłe i daje mi takiego kopa do działania, nawet czasami, kiedy ciężko jest mi się zebrać, żeby coś. Słuchajcie nagrać. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!